Panie Marszałku, Wysoka Izbo, znakomite przemówienie wnioskodawcy właściwie odebrało mi głos, ponieważ bardzo wiele powiedział, uzasadnił znakomicie swój projekt. Natomiast z przykrością odebrałem wypowiedź przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, ponieważ jest tu niezrozumienie, że stoimy właściwie przed historycznym momentem. Stoimy przed historycznym momentem, dlatego że likwidacja złych przepisów jest obowiązkiem Sejmu. To są naprawdę złe przepisy, które stawiają w niekorzystnej sytuacji obywateli, którzy są klientami banków. Natomiast bankom nadają uprzywilejowaną pozycję. Było to jasno uzasadnione w wypowiedzi posła Abramowicza. Jest kwestią wiarygodności państwa wobec obywateli, żebyśmy te złe przepisy znieśli. Państwo musi dbać o równość stron w stosunkach gospodarczych. Szanowny mój przedmówca powoływał się na opinie, które niestety źle świadczą o autorach tych opinii. Błędne jest twierdzenie, że bankowy tytuł egzekucyjny służy ochronie depozytów bankowych. Odnosi się wrażenie, że autorzy tych opinii nie przeczytali chociażby jednego poważnego podręcznika od bankowości. Ja akurat nauczałem bankowości, więc trochę wiem na ten temat. Ochronę depozytów zapewnia rzetelne badanie zdolności kredytowej kredytobiorców i sprawny nadzór bankowy, a nie bankowy tytuł egzekucyjny. Jest on stosowany w naszym kraju jako właściwie wyjątkiem w Unii Europejskiej, a nawet na świecie. Trudno byłoby znaleźć inny kraj. Była cytowana Rumunia, ale to naprawdę nie jest, i to też w złym kontekście, bo to nie jest to samo. Przedsiębiorstwa bardzo niechętnie korzystają z kredytów bankowych, unikają ich jak ognia. Występują one w ostateczności, a jest tak dlatego, że nie chcą wpaść w pułapkę bankowego tytułu egzekucyjnego. I o tym trzeba pamiętać, bo zdrowy system udzielania kredytów jest podstawą dobrego funkcjonowania gospodarki. Były projekty Ministerstwa Gospodarki, które cytował poseł Abramowicz. Są oczywiście siły nacisku, ale od tego jesteśmy parlamentem, żeby się tym siłom nacisku przeciwstawić i żeby uchwalać dobre prawo. Ja nie będę, szanowni państwo, powtarzał znakomitych argumentów mojego kolegi, ale przytoczę przykłady. Otóż przed Sejmem protestował założyciel firmy Malma, który wziął udział w prywatyzacji, doświadczony menedżer, przedsiębiorca, pracował na Zachodzie w bankach także. I w 2003 roku pewien znany bank zaproponował mu 130 milionów złotych pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Właściciel Malmy na to przystał i jak dziś twierdzi wpadł w pułapkę, właśnie w pułapkę bankowego tytułu egzekucyjnego. Po 3 latach bank żąda od niego spłaty całego długu w ciągu 2 tygodni i wydaje bankowy tytuł egzekucyjny. Do akcji wkracza komornik, potem syndyk. Firma zostaje doprowadzona do bankructwa, a jej majątek przejęty. Nie jest to jedyny przykład, są tysiące takich przykładów. Zacytuję jeszcze jeden, bo się zwracała do mnie pewna osoba, przedsiębiorca, który w roku 1987 zbudował firmę, korzystając z kredytów, które rzetelnie były obsługiwane. Mimo to została wszczęta przeciwko niemu egzekucja z wniosku banku na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przez sąd rejonowy. Po 7 latach proces przeciwko bankowi został co prawda wygrany, ale dorobek ponad 20-letniej działalności gospodarczej, dorobek firmy zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników został zniszczony przez wystawiony bezprawnie bankowy tytuł egzekucyjny i wszczętą egzekucję. Jak powiedział ten przedsiębiorca, jego spór z bankiem uzmysłowił mu, dlaczego tak niewielu przedsiębiorców w podobnych sprawach wytacza bankom sprawy sądowe w obronie swoich interesów. Klient banku nie jest w stanie podjąć walki. Bank z tytułu wystawienia BTE opłaca 50 zł. Zaś chcący się bronić przed sądem klient banków musi uiścić opłatę od powództwa przeciwegzekucyjnego w wysokości 50 tysięcy złotych. To jest świadectwo tej nierówności stron. Tysiąckrotnie większa opłata. No i długoletnia, wyniszczająca walka i przedsiębiorstwa i tak upadają.
Dlatego tak niewielu decyduje się na złożenie powództwa przeciw bankom. Także argument, że było kilkadziesiąt spraw, jest po prostu nietrafiony, wynika z niezrozumienia. Niestety niektóre argumenty przytaczane przez autorów opinii świadczy o tym, że bujają w jakiejś teoretycznej iluzji, a nie znają praktyki, nie wiedzą, co się dzieje w rzeczywistości. Przedsiębiorca mnie pyta, jak długo przedsiębiorcy w Polsce będą traktowani przez polskie państwo najgorzej w Europie? W Europie banki nie mają takich uprawnień i zwracamy się do posłów, ja to cytuję, przedsiębiorcy, zwracamy się do posłów Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o wykreślenie z polskiego prawa bankowego tytułu egzekucyjnego. Od tego jesteśmy tutaj w parlamencie, żeby tworzyć dobre prawo, które chroni obywateli przed innymi obywatelami, którzy mają drapieżcze instynkty i chcą niszczyć innych obywateli. Dlatego apeluję, chociaż tutaj mój szanowny przedmówca wygłosił opinię w imieniu klubu, ale apeluję, aby ta opinia była zmieniona i żeby pozostałe kluby wsparły ten projekt, bo z tym złym prawem trzeba wreszcie skończyć. Dziękuję bardzo.